Witam w kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku. Temat na dziś to ekologia i recykling. Ekologia, ponieważ hobby moje, czyli ogródek. Z racji suszy, jaka panuje, od dwóch sezonów już nic nie robiłem. O ilości wody, jakie trzeba było lać, żeby cokolwiek utrzymać, jakiekolwiek roślinki przy życiu, mijały się z celem. No, szkoda było aż tyle wody codziennie po kilka godzin lać, żeby cokolwiek mieć. A pomysł, który mam teraz, powinien ilości tej wody zaoszczędzić. A recykling? Prawie wszystko, co będzie użyte w dzisiejszym filmie, to jest odzysk. U mojego chlebodawcy na placu zalegały takie skrzynie, jak właśnie widać, skrzyniopalety. Więc przekazał mi je do odzysku. Za chwilkę gdzieś tam pojawi się folia, którą będę te skrzynie wykładał. Folia również z odzysku, z tunelu foliowego, w którym tam pomidorki sobie zawsze rosną. Akurat już nadszedł czas na wymianę, więc nie będzie wyrzucona, również będzie odzyskana. Będzie też widać, że te skrzynie są ustawiane na pustakach, cegłach. Są to rzeczy albo z rozbiórki, które gdzieś tam jeszcze składuję, albo pozostałości po jakichś wcześniejszych robotach, więc również odzysk. Jedyną rzeczą nową, że tak powiem, w którą trzeba było zainwestować, to jest impregnat. I co, takich skrzyń, zaopatrzyłem się w 8 sztuk takich skrzyń. 4 już są pomalowane, z tych 4 dwie już są ustawione, ale to pokażę za chwilkę. Teraz jeszcze domaluję te 4 skrzynie, które tutaj widać w warsztacie. A potem przeniesiemy się już do ogrodu na dalsze prace. Także zapraszam do śledzenia, bo pomysł nie mój, też podpatrzony, ale wart propagowania. I to tyle z przydługiego wstępu. Do roboty. Ciekawe, czy to się nagra, w tle słychać żurawie, które tutaj sobie mieszkają. Otworzę kolejną puszkę impregnatu. Będę dalej malował. Zrobię to poza kamerą, bo chyba nie ma sensu, żeby tak nudną czynność nagrywać. A w międzyczasie proponuję posłuchać sobie jeszcze moich żurawi, sąsiadów. Ponieważ istnieje ryzyko, że kupiłem troszeczkę za mało impregnatu, a chwilowo nie mogę się wyrwać z warsztatu, muszę tutaj kwitnąć, to na razie będę malował tylko spody. Jak one przeschną, przewrócę, wymaluję w środku. I jeżeli starczy impregnatu, to dopiero z zewnątrz. Jeżeli nie starczy, to wtedy pojadę dokupić i pomalować do końca. A na razie
malowania ciąg dalszy. Spojrzę, co tu widać. Widać nieźle. No i chyba słychać te żurawie. Znów, żeby nie zanudzać, wyłączę kamerę. No i jako się rzekło, spody pomalowane. W tym sezonie już wszystkie. Teraz trzeba będzie malować wnętrze. I tak dalej, i tak dalej. Znowu zrobimy sobie przerwę. Pod koniec malowania znowu się zamelduje. No i w ten sposób malowanie się kończy. Za chwilkę po przerwie przeniesiemy się w lepsze, ładniejsze okoliczności przyrody. Pokażę troszkę z instalacji tego patentu w ogrodzie. Tak, żeby jeszcze zachęcić widzów do upraw. Bo z pewnością warto. No ok. Jedna warstwa ochronna nałożona. Troszeczkę impregnatu zostało, więc jak to sobie porządnie wyschnie, już w ogrodzie, już tam będą jakieś warzywka rosnąć, pomaluję jeszcze raz. Nie jest moją ambicją zakonserwować to na wieczność. Raczej po to malowałem, żeby 5 lat, a nie 3 te skrzynie wytrzymały. Na ten moment wszystko. Robimy przerwę i spotykamy się później już w ogrodzie. No i tak jak przed chwilą mówiłem, skończone malowanie. 4 skrzynie były pomalowane wcześniej, 2 z nich już ustawione, te ustawione widać. Teraz ustawianie kolejnych, a w tym czasie te pomalowane sobie dosychają. Tyle tytułem wstępu, no i do pracy. I tak właśnie cała ta konstrukcja ma wyglądać. Tutaj jeszcze na środku, pokażę palcem nieładnie, tu na środku jeszcze dołożę, ale mniejsze cegły, żeby tyle nie dźwigać tych ciężarów. Mam też rozbiórkowe cegły, więc je wykorzystam. I umocuję, ustawię kolejną skrzynię, potem jeszcze 4. A do filmowania to wrócimy w takim razie przy następnym etapie pracy. Na razie chwilka przerwy. Jak się powiedziało, tak się też zrobiło. Na ten rok w ramach eksperymentu takie 2 rządki inspektów ogrodowych
Za chwilkę troszkę zmiany planu i recyklingu ciąg dalszy, czyli odzysk folii i wypełnianie tych skrzyni folią, a następnie ziemią. Chwilka przerwy, coś się trzeba napić i zaraz będziemy pracować. No i po krótkiej przerwie w nowej scenerii rozpoczynam recykling. Stara folia zdjęta po kilku sezonach z tunelu. Potnę na odpowiednie kawałki i wyłożę nimi te swoje inspekty. Mam nadzieję, że to też kilka sezonów jeszcze wytrzyma. Zobaczmy. W ten sposób wytnę jeszcze 7 kawałków, o ile wystarczy materiału, i spotkamy się już przy kolejnym etapie pracy. Na razie przerwa. No i witam po chwili. Dla Państwa chwili, dla mnie godzince. Wszystkie folie są już przygotowane. Teraz je trzeba porozkładać. I cóż, no, prawdziwe lenistwo to jest rzecz, na którą sobie trzeba zapracować. Przychodzi z wiekiem. Jak byłem młody i wyrywny, to pewnie takie roboty brałbym młotek, gwoździe, tłuk. Teraz wolałem sobie przytargać sprężarkę i z szywkami tą folię poprzyczepiać. Jest, to dlaczego nie wykorzystać? Także już w tej chwili ustawiamy zbliżenie na pierwszą sztukę. Wróć. Nie wypadaj. Ok, tam gdzieś, może jeszcze inaczej. O tak. Gdzieś tam. Pierwsza sztuka, zaraz ją uzbroję we folię, potem powtórzę to samo 8 razy i na tym skończą się przyjemności, zacznie się ciężka praca. No i jedziemy z koksem. I pierwsza skrzynia wyścielona. Po wypełnieniu ziemią nadmiar, który teraz tak nieładnie wystaje, będzie obcięty. Te szywki też są tylko tymczasowo, żeby w czasie napełniania, żeby się folia tam nigdzie nie podwijała. Także jeszcze 8 razy to samo i spotkamy się ponownie. No i tak oto. Pracowite popołudnie zamieniło się we wieczór. W tym czasie wszystkie skrzynie zostały wyłożone folią. 4. Kolejne 4. Magiczne urządzenie pod tytułem gwóźdź. Po paręnaście otworków w dnie, żeby nadmiar wody mógł spłynąć. I jutro będzie to, co nieprzyjemne. Czyli taczka i wożenie ziemi. Ziemi i przysmaku pomidorków, tak to nazwijmy delikatnie. Czyli to, co konie robi z owsa, akurat w tym wypadku. A póki co front robót na jutro przygotowany. Także spotkamy się już jutro. No i jak przede wszystkim witam w kolejnym dniu. I jak mówiłem,
Po wypełnieniu folią, po nakuciu, tu pokażę, że jest ponakuwane. O. Proszę bardzo, widać takie otworki porobione. Mam nadzieję, że widać, że tu się jakoś ostrość ustawiła. Jak nie, można wierzyć na słowo. Folia jest ponakuwana i teraz ją wypełniam. Na początek byle jaka, byle ziemia jako rezerwuar wilgoci. Mniej więcej tak do połowy wysokości. A na to przyjdzie już gatunkowy mieszanka ziemi z obornikiem. Bagażnik pełen flancy, zimna zośka minęła, więc trzeba się spieszyć. Na ten moment to tyle. Za chwilę będziemy się spotykać już przy następnym etapie. I tak jak obiecałem, pokazuję już po zakończeniu działań. Te inspekty zostały wypełnione mieszanką ziemi, choć to duże słowo, bo to klasa 5 albo i 5Z. Mieszanka ziemi z przysmakiem pomidorka, nazwijmy to sobie, z obornikiem w proporcji 5 na 5. Brzegi folii, które tak nieładnie sterczą, poodcinam, żeby to troszkę wyglądało przyzwoiciej. A tu jeszcze w międzyczasie pojawił się nowy element krajobrazu, czyli tunel foliowy. Co 4 lata wymieniam folię, bo mniej więcej tyle wytrzymuje. Raz na 2 wymiany folii przesuwam w nowe miejsce, żeby nie rosło cały czas w jednym miejscu w tej samej ziemi, żeby ziemia wypoczęła. Taki płodozmian sobie robię. Wszystko to wczoraj do późnego wieczora zrobiłem. Za chwilkę flance, które już czekają pod folią, pójdą sobie do inspektów. No i zobaczymy, czy taka hodowla coś lepszego więcej da niż próby hodowania w gruncie, gdzie praktycznie nie nadążałem lać wody. Jeszcze tylko jedno wejście, kiedy pokażę, jak, że rzeczywiście coś tutaj będzie rosło w tym. Na razie znowu chwila przerwy. No i krótkie podsumowanie. Pierwsze witaminki pojawiły się już w inspektach. Rosną, aż słychać. Życzę sobie smacznego, Państwu miłego oglądania kolejnych filmów, do których zapraszam. Będzie coś znowu z innej branży. Trochę od metalu trzeba będzie odpocząć. Dzięki, proszę o komentarze, zapraszam do oglądania. To jeszcze króciutkie postscriptum do wcześniejszego filmu. Z tego miejsca zapraszam do obejrzenia go. Doniczki, też z recyklingu zresztą. O, w tle moja wędzarnia, którą w zeszłym roku dokończyłem. Doniczki z recyklingu już w pełnej klasie, ozdobione kwiatami. Tak to wygląda, tak to ma wyglądać. I teraz żegnam się ostatecznie. Do spotkania przy następnym filmie.